Bogdan z Konieczka, Zdzisław Kujawa. Witamy serdecznie sympatyków sportu żużlowego z kameralnego stadionu Stali Wanpur w Rzeszowie. 4 lipca, godzina 17.30. Za chwilę jubileuszowe 30. Mistrzostwa Polski indywidualne na żużlu w kategorii młodzieżowej. Jak Państwo widzieli kilkadziesiąt sekund temu, w bardzo oryginalny sposób działacze Stali Wanpur, organizatorzy tegorocznego finału, przywieźli zawodników przed trybunę główną. Przydałoby się chyba, żeby i władze Torunia pomyślały o takim starym, z demobilu, piętrowym angielskim autobusie. No, na pewno dodałby uroku starym uliczkom naszego miasta. Mógłby przewozić turystów. Na pewno nie jest to zły pomysł. Ale wracamy do zawodów. 16 najlepszych polskich juniorów za chwileczkę rozpocznie bój o 30 już tytuł młodzieżowego indywidualnego mistrza Polski na żużlu. W tym dwóch zawodników Apatora DGG Toruń. Ale w kolejności listy startowej. Z numerem pierwszym zawodnik gospodarzy Piotr Winiarz. Z numerem drugim Krzysztof Jabłoński, start Gniezno. Z numerem trzecim drugi rzeszowianin Rafał Trojanowski. I z czwórką Tomasz Cieślewicz, start Gniezno. Z numerem piątym aktualny wicemistrz Polski juniorów Piotr Protasiewicz, Atlas Polsat Wrocław. Z szóstką Rafał Osumek, włókniarz Malma Częstochowa. Z siódemką Mariusz Stachrzewski, Stal Pergo Gorzów Wielkopolski. Z ósemką Sebastian Ułamek, włókniarz Malma Częstochowa. Z numerem dziewiątym wychowanek Apatora Toruńskiego Waldemar Walczak, Polonia Filip Spiła. Numer 10 Tomasz Bajerski, Apator DGG. Numer 11 aktualny mistrz Polski tutaj sprzed roku Rafał Dobrucki, Polonia Filip Spiła. Numer 12 Wiesław Jaguś, Apator DGG Toruń. Numer 13 Paweł Staszek, GKM Browary Bydgoskie Grudziądz. Numer 14 Damian Baliński, Unia Leszno. Z 15 Grzegorz Walasek, ZKŻ Polmos Zielona Góra. I z numerem 16 Robert Mikołajczak, Unia Leszno. Jest również oczywiście dwóch zawodników rezerwowych z R1. Pojedzie lub nie pojedzie Rafał Kowalski z Polonii Filip Spiła. I z numerem R2 Bartłomiej Bardecki, reprezentujący Atlas Polsat Wrocław. Sędzią dzisiejszych zawodów jest pan Marek Wojaczek z Rybnika. Za chwileczkę zobaczymy na starcie pierwszą czwórkę zawodników 30. indywidualnych mistrzostw młodzieżowych Polski na żużlu. Zanim przedstawię Państwu zawodników do pierwszego wyścigu, tradycyjnie przypomnę już, że tutaj w Rzeszowie, jak i też na innych stadionach, znajdujemy się dzięki pomocy firmy taksówkowej Radio Taxi Gra 9191. 9191. A w wyścigu pierwszym, z pierwszego pola startowego w czerwonym kasku, Piotr Winiarz, Stal Wanpur Rzeszów. Z numerem drugim w kasku niebieskim Krzysztof Jabłoński, start Gniezno. Z numerem trzecim w białym kasku Rafał Trojanowski, Stal Wanpur Rzeszów. I z numerem czwartym w żółtym kasku tuż przy bandzie Tomasz Cieślewicz, start Gniezno. Zatem pojedynek Stali Wanpur Rzeszów i startu Gniezno. No teoretycznie wydaje się, że faworytami są tutaj gospodarze, zarówno Piotr Winiarz, jak i Rafał Trojanowski są to już zawodnicy pomimo młodego wieku, doświadczeni, startujący przecież już drugi sezon w pierwszej lidze, stanowiący podpory swojej drużyny. Ale tymczasem niespodziewanie na czele, proszę Państwa, para startu Gniezno. Jadący w niebieskim kasku Krzysztof Jabłoński, zanim w żółtym kasku przez moment był na drugiej pozycji, teraz ją stracił Tomasz Cieślewicz, a na drugą pozycję, na drugiej pozycji widzimy w tej chwili Piotra Winiarza. Tomasz Cieślewicz spada na czwarte miejsce. Natomiast Piotr Winiarz bardzo blisko Krzysztofa Jabłońskiego. Ale jak do tej pory młody, utalentowany gnieźnianin, objawienie chyba tegorocznego sezonu, nie oddaje pierwszej pozycji. Bardzo blisko Piotr Winiarz, dosłownie o długość, półtorej długości motocykla. No teraz może troszeczkę
zwiększył dystans Krzysztof Jabłoński i chyba już się nic w tym wyścigu nie zmieni. Krzysztof Jabłoński, start Gniezno na czele, Piotr Winiarz na drugiej pozycji, na trzeciej Rafał Trojanowski. Taka jest kolejność pierwszego wyścigu. Teraz dojeżdża do mety dopiero Tomasz Cieślewicz, który przez moment, półtora okrążenia był na drugiej pozycji. Dosyć niespodziewanie zakończył się pierwszy wyścig, ale na pewno większe emocje będą nas czekały w biegu drugim, jako że zobaczymy w kasku czerwonym wicemistrza z aktualnego jeszcze Piotra Protasiewicza z pierwszego pola startowego, obok niego Mariusz Staszewski ze Stali Pergo Gorzów i dwóch częstochowian w białym kasku Rafał Osumek i w kasku żółtym Sebastian Ułamek. Szczególnie Sebastian Ułamek jest to zawodnik znakomity. W większości spotkań ligowych plasuje się w pierwszej trójce w swojej drużynie, jeśli chodzi o zdobycze punktowe, ustępując tylko Drabikowi, Screenowi, czasami Stachyrze. No, talent czystej wody. Protasiewicz, Staszewski, Osumek, Ułamek. To czwórka zawodników do wyścigu drugiego. Proszę Państwa, większość zawodników startujących dzisiaj w tym rzeszowskim finale kończy już wiek juniora. Nieliczni tylko jeszcze mają szansę wywalczyć tytuły mistrzowskie w tej kategorii w przyszłym sezonie, czy za dwa sezony, jak chociażby rezerwowy Bardecki, jak chociażby Tomasz Cieślewicz, ale wyścig drugi. Protasiewicz, Staszewski, Osumek, Ułamek. To na czele. W żółtym kasku Sebastian Ułamek, Piotr Protasiewicz na drugiej pozycji, trzeci jedzie w tej chwili Staszewski, czwarty Rafał Osumek. Znakomicie wystartował spod bandy z czwartego pola Sebastian Ułamek i nie sądzę, nie przypuszczam, ażeby, jeśli nie spotka go jakiś pech, defekt motocykla, ażeby oddał prowadzenie, bo przecież nie ujmując nic klasie Piotrowi Protasiewiczowi, to jednak Sebastian Ułamek to też już najwyższa klasa, nie tylko w kategorii młodzieżowej. Dzisiejszy tor w Rzeszowie wydaje się być przyczepnym, takim torem do walki. No ale jak widać jest bezpieczny, zawodnicy jadą równo na całej szerokości. Zadbali gospodarze o to, ażeby wszyscy zawodnicy mieli równe szanse. Tymczasem bardzo groźnie zaatakował Protasiewicz, ale jeszcze się nie udało. I chyba się nie uda, jako że Sebastian Ułamek wpada na linię mety jako pierwszy, Protasiewicz drugi, trzeci, Staszewski i wolniutko zmierza do mety. No, punktu już nie zdobędzie Rafał Osumek. A za chwilę przed nami wyścig trzeci z udziałem dwóch Torunian. W wyścigu trzecim, jak już wspomniałem, emocje szczególnie dla nas. Tomasz Bajerski w kasku czerwonym, w kasku
żółtym Wiesław Jaguś startują torunianie z pola pierwszego i pola czwartego, a między nimi dwaj zawodnicy Polonii: Filip Spiła, mistrz Polski aktualny, Rafał Dobrucki w kasku niebieskim i w kasku białym, Waldemar Walczak, stawiający przecież pierwsze kroki, wychowanek toruńskiego klubu od dwóch sezonów w Pile. Bajerski, Dobrucki, Walczak, Jaguś. Tomasz Bajerski w meczu ligowym tutaj kilka tygodni temu, wygranym przez naszą drużynę, zdobył komplet punktów. Pamiętają Państwo, tutaj zadebiutował w naszej drużynie Australijczyk Ryan Sullivan. Bardzo ciekawy, interesujący, zacięty mecz. Ostatecznie torunianie wtedy zwyciężyli. Było to pierwsze ich zwycięstwo wyjazdowe w tym sezonie. Zobaczymy, jak Tomkowi, no i Wiesławowi powiedzie się dzisiaj. Bajerski, Dobrucki, Walczak, Jaguś. Dobry start Waldemara Walczaka i Wiesława Jagusia. Wiesław Jaguś na czele, Waldemar Walczak wyprzedza niestety torunianina. Niespodziewanie Rafał Dobrucki daleko z tyłu, ale prowadzi Waldemar Walczak. Jaguś na drugiej pozycji, Bajerski jedzie w tej chwili trzeci. Mistrz Polski aktualny, niespodziewanie, dopiero na czwartej pozycji. Oj, tam zarzuciło Tomka Bajerskiego, ale opanował maszynę, jedzie dalej. Wyraźnie Wiesław Jaguś przy wejściu w drugi łuk popełnił błąd, wykorzystał to Walczak, stąd wysforował się na czoło. A teraz Tomek Bajerski wyprzedza, czy nie? Wyprzedza Wiesława Jagusia. No co tu dużo mówić, proszę Państwa, koledzy klubowi, ale przecież tutaj walczą o tytuły indywidualne, ale Wiesław Jagus się nie poddaje. I ostatecznie to on wpada na linię mety po wspaniałej walce z kolegą klubowym na drugiej pozycji. Walczak pierwszy, Jaguś drugi, trzeci, Bajerski i daleko z tyłu Rafał Dobrucki. A zatem torunianie mają na swoim koncie Jaguś 2 punkty, Bajerski 1. I przed nami czwarty wyścig kończący pierwszą serię startów. A w czwartym wyścigu w czerwonym kasku Grzegorz Walasek, reprezentujący ZKŻ Polmos Zielona Góra. Obok niego w kasku niebieskim Damian Baliński, Unia Leszno. W kasku białym kolega klubowy Balińskiego Robert Mikołajczak. I w kasku żółtym Paweł Staszek, wychowanek LKŻ-u Motor Lublin, w tym sezonie reprezentujący zespół GKM Browary Bydgoskie Grudziądz. Walasek, Baliński, Mikołajczak, Staszek. Leszczynianie, dwaj młodzi zawodnicy, również zdobywają sporo punktów dla swojej drużyny, która jak do tej pory jest bez porażki, zmierza wielkimi krokami do ekstraklasy. Raczej możemy już Unii Leszno gratulować powrotu do pierwszej ligi. No a obok Grzegorz Walasek, drugoligowiec, i Paweł Staszek, w tym sezonie pierwszoligowiec. No i na czele, zgodnie z oczekiwaniami, obaj leszczynianie. Tylko to będzie pierwszy. Na razie w niebieskim kasku Damian Baliński. Robert Mikołajczak na drugiej pozycji. A na trzecie miejsce wychodzi w tej chwili Paweł Staszek w kasku żółtym, jadący Grzegorz Walasek w kasku czerwonym, daleko, daleko z tyłu. Wygląda, proszę Państwa, na to, że na tym drugim łuku zawodnicy mają trochę kłopotów, że są tam po tych kilkunastu już okrążeniach jakieś dziury. Jak powiedziałem, tor bardzo przyczepny dzisiaj, wymagający żelaznej kondycji, opanowania maszyny, dobrej techniki. Damian Baliński daleko w przodzie. 25 metrów, 30 za nim kolega klubowy Robert Mikołajczak. Kilka metrów za Mikołajczakiem Paweł Staszek i znowu kilkanaście na czwartej pozycji Grzegorz Walasek. A zatem 3 punkty dla Balińskiego, 2 dla Mikołajczaka, 1 dla Staszka. Bez punktu dojeżdża do mety Grzegorz Walasek i w ten sposób
pierwszą serię startów 30. indywidualnych mistrzostw młodzieżowych Polski na żużlu mamy za sobą. 9191 to oczywiście telefon naszych dobroczyńców z Radio Taxi Gra. 9191. A przed nami wyścig piąty. W kasku czerwonym Paweł Staszek, w kasku niebieskim Piotr Winiarz, w kasku białym Piotr Protasiewicz i w kasku żółtym Waldemar Walczak. Wyrównana stawka zawodników, no może za wyjątkiem Pawła Staszka w ostatnim swoim starcie w wyścigu czwartym przywiózł jeden punkt do mety, a pozostali Winiarz i Protasiewicz po dwa. Natomiast Waldemar Walczak pokonał obu Torunian i ma na swoim koncie 3 punkty. Staszek, kask czerwony, Winiarz niebieski, Protasiewicz biały i Waldemar Walczak, kask żółty. Na najbardziej zewnętrznym polu startowym przy bandzie. Przed chwilą polewaczka zrosiła trochę tor. Jest piękna, słoneczna pogoda, upał. Tor jest wysuszony, troszeczkę zaczęło kurzyć. Przeszkadza to oczywiście w walce na torze. Staszek, Winiarz, Protasiewicz, Walczak, wyścig piąty. Bardzo dobry start, tym razem Piotra Protasiewicza, niezły również Walczaka, ale jeszcze lepiej zachował się przy wejściu w drugi łuk jadący w czerwonym kasku Paweł Staszek, tymczasem niespodziewanie w kasku niebieskim jadący Piotr Winiarz był przez okrążenie na czwartej pozycji, teraz wyprzedza Waldemara Walczaka i reprezentant gospodarzy jedzie na trzeciej pozycji, zbliżył się tam do Pawła Staszka znacznie, ale teraz z kolei stracił znowu sporo dystansu. Niezagrożony prowadzi Piotr Protasiewicz. No a Paweł Staszek niespodziewanie na drugiej pozycji. Ja przed chwilą powiedziałem, że najgorszy z tej stawki zawodnik, ale to przecież tylko teoria. Często poczynania na torze zawodnicy poczynaniami na torze weryfikują te opinie. Ostatni łuk, Piotr Protasiewicz, 3 punkty, 2 punkty Paweł Staszek, 1 punkt zdobywa Piotr Winiarz i bez punktu dojeżdża Waldemar Walczak. A przed nami wyścig szósty z udziałem Tomka Bajerskiego. A obok Tomka Bajerskiego, który pojedzie w wyścigu szóstym, w niebieskim kasku z drugiego pola pojadą, no dobrze spisujący się w pierwszych swoich startach zawodnicy, w kasku czerwonym Damian Baliński, który wygrał pierwszy swój wyścig, w kasku białym Krzysztof Jabłoński, również zwycięzca, i w kasku żółtym z ostatniego pola Rafał Osumek. Damian Baliński, Krzysztof Jabłoński mają na swoim koncie po pierwszych startach 3 punkty, Tomek Bajerski tylko 1, natomiast Rafał Osumek bez punktu. Dobry start Tomka Bajerskiego. W tej chwili Tomek na czele, błyskawicznie uzyskał sporą przewagę, oby tak dojechał do mety. Czas najwyższy na zwycięstwa, panie Tomku, w tym turnieju. Na drugim miejscu widzimy jadącego w czerwonym kasku Damiana Balińskiego. Trzeci jest Krzysztof Jabłoński, czwarty Rafał Osumek. A odległości między poszczególnymi zawodnikami mniej więcej równe po kilkanaście metrów. Tomek Bajerski na czele. Przegrał w pierwszym starcie zarówno z Waldemarem Walczakiem, jak i kolegą klubowym Wiesławem Jagusiem. Teraz pewnie zmierza do mety po 3 punkty i miejmy nadzieję, że tak będzie do końca dzisiejszych zawodów. Bardzo życzymy Tomkowi, mistrzowi Polski juniorów sprzed 3 lat, powtórzenia tego sezonu w ostatnim roku, w ostatnim sezonie startów w kategorii młodzieżowej. Tomek Bajerski 3 punkty. Brawo Tomek. Damian Baliński 2 punkty. 1 punkt uzyskuje Krzysztof Jabłoński, bez punktu Rafał Osumek. A za chwilę wyścig siódmy. A w siódmym biegu zobaczymy na starcie
Rafała Dobruckiego w kasku czerwonym, pierwsze pole startowe. Grzegorza Walaska w kasku niebieskim, w kasku białym. Mariusz Staszewski i w kasku żółtym Rafał Trojanowski. Rafał Dobrucki niespodziewanie w pierwszym wyścigu przeciwko parze toruńskiej i koledze klubowemu Walczakowi nie zdobył punktu, przyjechał na czwartej pozycji. No jeśli myśli o obronie tytułu mistrzowskiego, musi wziąć się do roboty, ale przecież zarówno Walasek, jak i Staszewski czy Trojanowski, zawodnik miejscowej Stali Wanpur, na pewno mu tego nie ułatwią. Trojanowski w pierwszym starcie zdobył jeden punkt. Walasek z kolei, patrzę w program, 0 punktów, Staszewski również jeden i ruszyli. Rafał Dobrucki na czele w kasku czerwonym, ale atakowany bardzo, bardzo ostro przez jadącego w białym kasku Mariusza Staszewskiego i przez Rafała Trojanowskiego w żółtym kasku. Rafał Trojanowski w tej chwili na drugiej pozycji, a Mariusz Staszewski chyba notuje defekt motocykla, zwolnił bardzo mocno, stracił dystans do całej trójki. Rafał Dobrucki na czele. Rafał Trojanowski jakieś 10, no już może i 15 metrów za plecami zawodnika Polonii Filip Skiła. Na trzecim miejscu w niebieskim kasku Grzegorz Walasek. I chyba niewiele się już tutaj zmieni. Mariusz Staszewski kontynuuje jazdę, ale daleko z tyłu na czwartej pozycji. I ostatnie okrążenie rozpoczyna mistrz Polski juniorów jeszcze aktualnie, Rafał Dobrucki. I on przywozi do mety 3 punkty, 2 punkty. Rafał Trojanowski, 1 punkt. Grzegorz Walasek bez punktu. Mariusz Staszewski. Za chwilę wyścig ósmy z udziałem Wiesława Jagusia. Wyścig ósmy zakończy drugą kolejkę startów. Już cokolwiek będzie można powiedzieć o faworytach tegorocznego finału. A rywalami Wiesława Jagusia w ósmym wyścigu będą w kasku czerwonym Tomasz Cieślewicz, start Gniezno, w kasku niebieskim Sebastian Ułamek i w kasku żółtym Robert Mikołajczak. Wiesław Jaguś z trzeciego pola wystartuje w białym kasku. Szczególnie Sebastian Ułamek z tej czwórki zawodników znajduje się ostatnio w wybornej formie. Czołowy zawodnik włókniarza Malmy Częstochowa w pierwszym swoim starcie we wspaniałym stylu pokonał Piotra Protasiewicza. No ciekawi jesteśmy, czy Wiesław Jaguś poradzi sobie z częstochowianinem. Cieślewicz, czerwony kask, niebieski Ułamek, biały Jaguś, żółty Mikołajczak. Wyścig ósmy. No i fatalny start Wiesława Jagusia niestety. Na trzeciej pozycji dopiero przy wyjściu z pierwszego łuku. No ale już na drugim miejscu nie, jeszcze nie. Na czele Sebastian Ułamek i Robert Mikołajczak. Tomasz Cieślewicz daleko z tyłu, ale Wiesław Jaguś też stracił już sporo dystansu do prowadzącej pary. Prowadzi Robert Mikołajczak przed Sebastianem Ułamkiem w tej chwili. Wiesław Jaguś jakieś, ja wiem, 10 metrów za plecami Ułamka. Nie widać, żeby się zbliżał. Coraz bardziej ciężki tor. To już jest ósmy wyścig. Już jest rozjeżdżony ta luźna warstwa nawierzchni. Rozsypała się po całym torze. Potworzyły się już kolejny. Muszą zawodnicy uważać. Nie zmienia się kolejność. Ostatni łuk. Robert Mikołajczak. 3 punkty. Sebastian Ułamek 2 punkty. 1 punkt Wiesław Jaguś bez punktu. Tomasz Cieślewicz. A za chwilę trzecia kolejka startów indywidualnych młodzieżowych mistrzostw Polski na żużlu. I rozpoczyna się trzecia kolejka startów. Przed nami wyścig dziewiąty, a w nim w kasku czerwonym Rafał Osumek, 0 punktów w dorobku po dwóch swoich startach.
Robert Mikołajczak w kasku niebieskim, 5 punktów, jeden z faworytów już chyba. W kasku białym Piotr Winiarz, trochę rozczarowuje reprezentant gospodarzy na swoim torze, 3 punkty po dwóch startach. No i niespodzianka duża, Rafał Dobrucki, który pojedzie w żółtym kasku po dwóch startach, też tylko 3 punkty na swoim koncie. Raz był czwarty, w drugim swoim biegu wygrał. Spodziewamy się tutaj walki między Robertem Mikołajczakiem i Rafałem Dobruckim przede wszystkim, a może ktoś z pozostałej dwójki pogodzi faworytów tego wyścigu, na przykład Piotr Winiarz. Byłoby to na rękę naszym reprezentantom. Tymczasem na czele Rafał Dobrucki. Rafał Dobrucki prowadzi, Robert Mikołajczak na trzeciej pozycji. Na drugim miejscu widzimy Piotra Winiarza w białym kasku, bardzo blisko Rafała Dobruckiego. No nie mielibyśmy nic przeciwko temu, gdyby reprezentant gospodarzy wyprzedził zawodnika Polonii Filip Spiła. Ci, którzy powoli przestają się w tych zawodach liczyć, jeśli będą odbierać najmocniejszym rywalom naszej dwójki punkty, to będą po prostu pracować na naszą korzyść. No ale na razie na to się nie zanosi Rafał Dobrucki. Za chwilę rozpocznie ostatnie okrążenie na drugiej pozycji Piotr Winiarz, ale ze sporą już stratą. Trzeci jedzie również ze sporą stratą do drugiego w tej chwili kolejności winiarza Robert Mikołajczak, a Rafał osumek już biegu nie ukończy. Dobrucki 3 punkty, 2 punkty Winiarz, 1 punkt Mikołajczak, osumek bez punktu. A przed nami wyścig 10 i pojedynek Wiesława Jagusia z Piotrem Protasiewiczem. A przeciwnikami Wiesława Jagusia i Piotra Protasiewicza będą Grzegorz Walasek i Krzysztof Jabłoński. Grzegorz Walasek nie spisuje się najlepiej do tej pory. Krzysztof Jabłoński w pierwszym starcie niespodziewanie zwyciężył. Potem z kolei Krzysztof Jabłoński przyjechał na trzeciej pozycji. Jak będzie w wyścigu 10? Wiesław Jagoś w kasku czerwonym z pierwszego pola. Źle wystartował w swoim drugim biegu. Przyjechał dopiero na trzeciej pozycji. I to po walce. W kasku niebieskim obok niego Piotr Protasiewicz, jeden z faworytów, 5 punktów na koncie po dwóch startach. W kasku białym wspomniany Grzegorz Walasek i w kasku żółtym przy bandzie Krzysztof Jabłoński. To stawka zawodników do wyścigu 10. Korzystając jeszcze z okazji, że nie wszyscy zawodnicy są pod taśmą, powiem tylko, że po dwóch seriach Piotr Protasiewicz 5 punktów, Ułamek 5 punktów. I po 5 punktów Baliński i Mikołajczak. No Mikołajczak już teraz 6 po ostatnim swoim wyścigu 9. Jagoś, Protasiewicz, Walasek, Jabłoński. No i znowu nie najlepszy start Jagusia, ale będzie chyba na drugiej pozycji. Miejmy nadzieję. Protasiewicz na czele, na drugiej pozycji na razie Wiesław Jaguś, ale atakowany tam przez Krzysztofa Jabłońskiego. No ale już dystans zwiększył się między Jagusiem i dwójką walczących o jeden punkt zawodników. Natomiast Piotr Protasiewicz już pewnie na pierwszej pozycji, daleko z przodu. Odległość między parą prowadzącą Protasiewicz-Jaguś, a parą goniącą Walasek-Jabłoński zwiększyła się. Wiesław Jaguś jakby się nieco zbliżył do Protasiewicza, ale trudno mu będzie pokonać wychowanka klubu z Zielonej Góry, aktualnie reprezentującego barwy mistrza Polski Atlasu Polsat Wrocław. Piotr Protasiewicz, 3 punkty, 2 punkty Wiesław Jaguś, 1 punkt Grzegorz Walasek, bez punktu Krzysztof Jabłoński. Takim rezultatem, taką kolejnością zakończył się wyścig 10, a za chwilę przed nami wyścig 11. Sporo walki powinno być w tym wyścigu
11, jako że na starcie zobaczymy Sebastiana Ułamka, Waldemara Walczaka, Rafała Trojanowskiego i Damiana Balińskiego. Odstaje przynajmniej w tych zawodach od pozostałej trójki Rafał Trojanowski, ma tylko 3 punkty na swoim koncie. Natomiast Damian Baliński, Sebastian Ułamek po 2 startach po 5 punktów na koncie, Waldemar Walczak ma punktów 3, raz wygrał, raz przyjechał na 4 pozycji. Ale znamy Walczaka, potrafi świetnie wychodzić spod taśmy, no a jeśli jest szczególnie na takim przyczepnym torze zawodnik na czele, to ta szpryca, jak to się mówi, te drobiny żużla wychodzące spod tylnego koła jest bardziej gęsta i bardziej przeszkadza rywalowi goniącemu prowadzącego zawodnika. Sebastian Ułamek w kasku czerwonym wystartuje, Waldemar Walczak w kasku niebieskim, w białym Rafał Trojanowski i w żółtym z 4. pola Damian Baliński. I wystartowali. Niebezpiecznie tam przy starcie, bo uderzył Sebastian Ułamek jadącego w niebieskim kasku Waldemara Walczaka. Chyba będzie wyścig przerwany. Tak jest, przerwany oczywiście. Państwo tego dokładnie może nie widzieli. Ta sytuacja wyglądała tak, że Sebastian Ułamek, który startował z 1. pola, chyba pod kątem wystartował i wjechał w nogę Waldemara Walczaka, który kuleje w tej chwili, ale chyba w powtórce sędzia zawodów, pan Marek Wojaczek, dopuści do startu całą 4 zawodników. To było w ferworze walki, to nie było przecież, mam nadzieję, zamierzone przez Sebastiana Ułamka, stąd wychowanek Apatora Elektrim Toruń, teraz już Apatora DGG, rzecz jasna, prawdopodobnie za chwilę po badaniu lekarskim pojawi się ponownie na starcie. Nie do końca rozumiem decyzję sędziego Marka Wojaczka. Uznał on winnym przerwania tego wyścigu Waldemara Walczaka, wykluczył go z powtórki, stąd widzimy na starcie tylko 3 zawodników. Sebastian Ułamek w kasku czerwonym, w kasku białym Rafał Trojanowski, w kasku żółtym Damian Baliński. Wydawało się, że jednak było tam nieczyste, nie do końca czyste zagranie Sebastiana Ułamka. Wjechał w lewą nogę, może niezbyt boleśnie, ale jednak spowodował w moim przekonaniu upadek Walczaka. I działo się to na pierwszym łuku. Ale rozpoczęła 3 zawodników walkę w wyścigu 11. I na czele wjadący w żółtym kasku Damian Baliński. W czerwonym Sebastian Ułamek na 2. pozycji, atakowany tam zaciekle przez Rafała Trojanowskiego, który w tej chwili stracił trochę dystansu do reprezentanta włókniarza Malmy Częstochowa. Ale nie na długo. Znowu jest za jego plecami. A Damian Baliński daleko, daleko w przodzie. Nic chyba nie powinno mu już odebrać 3 punktów w tym wyścigu. Ponowny atak Rafała Trojanowskiego i tym razem chyba skuteczny. Tak jest, po zewnętrznej objeżdża Sebastiana Ułamka, Rafał Trojanowski na 2. pozycji, a Damian Baliński prowadzący rozpoczyna ostatnie okrążenie 11. wyścigu. W dobrej formie są obaj leszczynianie, od dłuższego czasu plasują się na czołowych pozycjach. W turniejach indywidualnych sporo punktów przewożą w mistrzostwach 2. ligi dla swojego klubu. Damian Baliński 3 punkty, 2 punkty Rafał Trojanowski, 1 punkt Sebastian Ułamek, 0 oczywiście zapisujemy przy nazwisku Walczak. I 12. wyścig przed nami, kończący 3. kolejkę startów, po której już z całą pewnością będzie grupka faworytów do tytułu mistrzowskiego.
Interesuje nas ten wyścig bardzo, jako że na torze w kasku białym Tomek Bajerski, a obok niego w kasku czerwonym Paweł Staszek, w kasku niebieskim Tomasz Cieślewicz i w kasku żółtym Mariusz Staszewski. W czerwonym Staszek, w niebieskim Cieślewicz, w białym Bajerski i w żółtym Staszewski, a więc teoretycznie wydaje się, że przeciwnicy dosyć łatwi do pokonania przez Tomka, a Tomkowi, który ma na swoim koncie no dopiero 4 punkty, bardzo by się zwycięstwo w tym wyścigu przydało, jeśli myśli o jednym z miejsc na podium. I Tomek Bajerski na czele. I tak do końca. Tomek Bajerski na czele. Na drugiej pozycji sadowi się Mariusz Staszewski. W kasku żółtym, w czerwonym Paweł Staszek, aktualnie na trzecim miejscu. Tomasz Cieślewicz kilkanaście metrów za trzecim zawodnikiem. A Tomek Bajerski już daleko w przodzie. Wspaniale jedzie Bajerski, bardzo równo, świetnie technicznie. No szkoda, że w tym pierwszym swoim starcie musiał walczyć z kolegą klubowym o drugą pozycję. Pokonał ich Waldemar Walczak, który już dzisiaj tutaj na pewno w tych zawodach żadnej roli nie odegra, a punkty naszym zawodnikom odebrał. Ostatnie okrążenie, Tomek Bajerski, potem jakieś, ja wiem, już chyba z 50 metrów i dwójka pozostałych zawodników w tej chwili wyprzedza Paweł Staszek, Mariusza Staszewskiego i kończy się wyścig 12. Tomek Bajerski 3 punkty, Staszek 2, Staszewski 1, bez punktu Tomasz Cieślewicz. Teraz krótka przerwa i przed nami czwarta kolejka startów kolejnych 30. jubileuszowych mistrzostw indywidualnych młodzieżowych Polski na żużlu. A przypomnę Państwu, że relacja ta jest możliwa dzięki pomocy firmy Radio Taxi Gra 9191. Radio Taxi Gra do Państwa dyspozycji. I rozpoczynamy czwartą kolejkę startów, wyścig 13, wyścig, który już sporo może wyjaśnić, jako że spotkają się w nim między innymi Wiesław Jaguś i Damian Baliński. Jaguś na pewno mistrzem Polski nie zostanie, natomiast Damian Baliński po 3 seriach ma 8 punktów na swoim koncie, dwukrotnie zwyciężał, raz przyjechał do mety drugi, stąd młody leszczynianin, jeśli myśli o tytule, czy też o miejscu w pierwszej trójce, zapewne będzie chciał ten wyścig wygrać, a Wiesław Jaguś w tej chwili może pomóc już tylko Tomkowi Bajerskiemu. Jaguś ma po 3 startach 5 punktów na koncie. To chyba trochę mało, ażeby uplasować się w pierwszej trójce. I kto jeszcze oprócz tego? W kasku czerwonym Mariusz Staszewski, w kasku żółtym Piotr Winiarz i wspomniani Jaguś w kasku niebieskim, obok niego po prawej ręce w białym kasku Damian Baliński. Staszewski, Jaguś, Baliński, Winiarz. Wyścig 13. Wiesław Jaguś w niebieskim kasku z drugiego pola dobrze wystartował. Dobrze wystartował Wiesław Jaguś. No gdyby Jagusiowi udało się pokonać Damiana Balińskiego, ale będzie niezwykle trudno. Baliński już jest na pierwszej pozycji. Znakomicie przygotowany motocykl Balińskiego po zewnętrznej wyprzedził bardzo łatwo Wiesława Jagusia, który wprawdzie dystansu jeszcze nie stracił, ale no w tej chwili już ten dystans się zwiększył. A na pozostałych pozycjach trzeci jedzie Piotr Winiarz w żółtym kasku, Mariusz Staszewski w kasku czerwonym, daleko, daleko z tyłu. Wiesław Jaguś wyprzedza Damiana Balińskiego. Wspaniały atak po wewnętrznej i Jaguś w tej chwili na czele. Ostatnie okrążenie. Czy Wiesław Jaguś utrzyma do końca prowadzenie w tym wyścigu? Bardzo się cieszy na pewno w parkingu Tomek Bajerski, bo przecież tym zwycięstwem, a na pewno już go nie straci, Wiesław Jaguś, wspaniały wyścig Jagusia. 3 punkty dla Wiesława Jagusia, 2 punkty dla Damiana Balińskiego, 1 punkt Piotr Winiarz i bez punktu
Mariusz Staszewski. No proszę Państwa, był to chyba jeden z najciekawszych wyścigów dzisiejszych zawodów. Ci dwaj zawodnicy wyprzedzali się przez cztery okrążenia. Ostatecznie najlepszy na mecie był torunianin. Brawo, Wiesław Jaguś. Czterech zawodników do 14 wyścigu już na torze. Krzysztof Jabłoński pojedzie w czerwonym kasku, w niebieskim Paweł Staszek. No i pojedynek jadącego w białym kasku Sebastiana Ułamka z Rafałem Dobruckim, który wystartuje w kasku żółtym z ostatniego pola. Między tymi dwoma zawodnikami prawdopodobnie rozegra się walka o zwycięstwo. Sebastian Ułamek w tej chwili ma 6 punktów po 3 startach. Rafał Dobrucki ma również 6 punktów, a zatem ci dwaj zawodnicy potrzebują bardzo punktów. Rafał Dobrucki raz przyjechał ostatni, dwukrotnie potem zwyciężył. Sebastian Ułamek z kolei od zwycięstwa poprzez drugie miejsce w trzecim starcie przyjechał na trzeciej pozycji. Jabłoński, Staszek, Ułamek, Dobrucki. Ułamek, kask biały, Dobrucki, kask żółty. I Rafał Dobrucki na czele chyba, tak jest. A Sebastian Ułamek niespodziewanie dopiero na trzeciej pozycji wyprzedza go jeszcze przynajmniej na razie jadący w czerwonym kasku Krzysztof Jabłoński. Paweł Staszek stracił już dystans do pierwszych dwóch zawodników, już raczej roli w tym wyścigu nie odegra. A Rafał Dobrucki zmierza pewnie po kolejne zwycięstwo, a to będzie oznaczało, że nie straci jeszcze aktualny mistrz Polski juniorów szansy na obronę tytułu, chociaż będzie to niezwykle trudne. Bardzo blisko za plecami Dobruckiego Krzysztof Jabłoński. Wspomniałem wcześniej, objawienie chyba tego sezonu junior startu Gniezno, dobrze poczynający sobie w spotkaniach ligowych, w przeróżnych turniejach młodzieżowych. Na pewno w przyszłości jeszcze nieraz o nim usłyszymy, ale fatalnie teraz Krzysztof Jabłoński nie opanował maszyny. Wpadł tam w jakąś kolejnę, oczywiście nie zmieni to losów tego wyścigu. Rafał Dobrucki 3 punkty, 2 punkty, dowozi do mety bardzo szczęśliwie. Sebastian Ułamek, przepraszam, Paweł Staszek oczywiście, wcześniej Sebastian Ułamek zanotował defekt motocykla, dopiero teraz widzę, że też bardzo zdenerwowany, bo ostatecznie stracił szansę na dobre miejsce w tym turnieju, ale obserwuję teraz Krzysztofa Jabłońskiego, bardzo zły, no co tu dużo mówić, młodzi zawodnicy mają to do siebie właśnie, że walczą jeszcze, nie liczą specjalnie pieniędzy, liczy się dla nich przede wszystkim sportowa walka, stąd wyraźne niezadowolenie tych dwóch zawodników. A zatem, proszę Państwa, przed nami jeszcze 1, 2, 3, 6 wyścigów i poznamy mistrza młodzieżowego Polski w sezonie 1996. Przed nami wyścig 15, wyścig, który może mieć ogromne znaczenie dla trójki zawodników. Spotykają się Robert Mikołajczak. 6 punktów po 3 startach. Piotr Protasiewicz, 8 punktów po 3 startach i Tomasz Bajerski, 7 punktów po 3 startach. Zwycięzca tego wyścigu prawdopodobnie będzie mógł już liczyć na to, że znajdzie się w pierwszej trójce tegorocznych mistrzostw. A towarzyszyć im będzie Rafał Trojanowski, zawodnik Stali Vanpour Rzeszów. Rafał Trojanowski roli już raczej tutaj dłużej nie odegra w tych mistrzostwach. 5 punktów po 3 swoich startach. Chociaż trudno jeszcze wyrokować, jeszcze po 2 starty przed tymi zawodnikami. Ale kolejno. Robert Mikołajczak w kasku czerwonym, w kasku niebieskim Rafał Trojanowski, w kasku białym Tomasz Bajerski z trzeciego pola startowego. I po prawej ręce Tomka w żółtym kasku przy bandzie Piotr Protasiewicz.
No, gdzie dwóch się bije często, trzeci korzysta. No, ale chcielibyśmy, żeby zwyciężył w tym wyścigu zawodnik w białym kasku, Tomek Bajerski. Dobrze chyba Tomek wystartował. Pojechał bardzo szeroko, on zwraca uwagę przede wszystkim na Piotra Protasiewicza i Tomek Bajerski na czele. A Piotr Protasiewicz niespodziewanie na czwartej pozycji. Wspaniale jedzie Tomek Bajerski. Znakomicie taktycznie rozegrał pierwszy łuk. Daleko w przodzie w tej chwili Gnapo. 3 punkty z ogromną przewagą nad pozostałymi zawodnikami. Na drugiej pozycji w tej chwili Rafał Trojanowski. Trzeci jedzie Robert Mikołajczak. A Piotr Protasiewicz, kto wie czy nie, traci szansę na medal, na obronę tytułu wicemistrza Polski juniorów, który jeszcze aktualnie dzierży. Tomasz Bajerski z około 30-metrową przewagą rozpoczyna ostatnie okrążenie wyścigu 15. Wspaniała jazda. Kolejno zwycięstwa. W pierwszym swoim starcie 1 punkt. Widzieli Państwo, walka zacięta z Wiesławem Jagusiem. Już myślałem, proszę Państwa, że będzie tragedia. Tomasz Bajerski, widać teraz wyraźnie, przebita tylna opona. Rozpędem dojechał po 3 punkty, no coś niesamowitego. A jednak szczęście było przy Tomku, stąd na jego koncie zapisujemy 3 punkty. 2 punkty dla Rafała Trojanowskiego, 1 Robert Mikołajczak bez punktu niespodziewanie, Piotr Protasiewicz. Za chwilę wyścig 16, który zakończy 4. kolejkę i pozostaną do zakończenia zawodów już tylko 4 ostatnie biegi. Wyścig 16, w kasku czerwonym Waldemar Walczak, w kasku niebieskim Rafał Osumek, w kasku białym Tomasz Cieślewicz i w kasku żółtym Grzegorz Walasek. 4 zawodników, którzy w tych zawodach wielkiej roli nie odegrali. Walczą o dalsze pozycje. Na czele w tej chwili Grzegorz Walasek. Na drugiej pozycji w czerwonym kasku Waldemar Walczak. Walczy tam jak to Walczak z Walaskiem, ale odpiera atak zawodnika Piły. Reprezentant klubu Zielonej Góry. Na trzeciej pozycji widzimy w tej chwili Rafała Osumka. Tomasz Cieślewicz jedzie już daleko z tyłu na 4. miejscu. Wyścig bez historii. W końcu ci zawodnicy już nie bardzo mają o co walczyć, jedynie o prestiż. Ostatnie okrążenie rozpoczynają zawodnicy wyścigu 16. Nie dojedzie chyba do mety już Tomasz Cieślewicz. Widzę daleko nam z tyłu, 200 metrów za plecami Rafała Osumka. Spacerkiem zmierza do mety czy do parkingu. No nieistotne. 3 punkty Grzegorz Walasek, 2 punkty Waldemar Walczak, 1 punkt Rafał Osumek bez punktu, Tomasz Cieślewicz. I w ten sposób, proszę Państwa, za nami 4 kolejki startów i rysuje się realna szansa na to, że Tomek Bajerski zostanie mistrzem Polski. Ale o tym za chwilę, bo w wyścigu 17 Tomka Bajerskiego zobaczymy na torze. Wyścig 17, który rozpoczyna ostatnią serię startów, niezwykle ważny dla naszej ekipy, jako że startuje Tomek Bajerski z ostatniego pola w kasku żółtym. Jeśli Tomek wygra, nie chcę zapeszać, ale jeśli wygra, ma 90% szans na tytuł mistrza Polski tego sezonu w kategorii juniorów. Przeciwnikami Tomka, rywalami będą w kasku czerwonym Piotr Winiarz, w kasku niebieskim za Sebastiana Ułamka zobaczymy Rafała Kowalskiego, to jest pierwszy rezerwowy tego turnieju. Sebastian Ułamek się wycofał i w kasku białym Grzegorz Walasek. Tomek Bajerski w kasku żółtym z ostatniego pola.
Niestety, niedobry start Torunianina. Stara się jak może tam, ale został zamknięty przy bandzie. Tomek Bajerski w tej chwili bodajże na trzeciej pozycji. Wychodzi na drugie miejsce. Zbliżył się znacznie do prowadzącego w białym kasku Grzegorza Balaska. Czy uda się Tomkowi Bajerskiemu wyprzedzić reprezentanta ZKZ Polmos Zielona Góra? Kibice rzeszowscy, widzę, obserwuję tutaj reakcję, bardzo tego Tomkowi życzą. Świetny atak przy wewnętrznej, przy krawężniku, Tomek Bajerski będzie pierwszy. Tak jest. Z czwartej pozycji, proszę Państwa, po fatalnym starcie Tomek Bajerski wychodzi na pierwsze miejsce. Ostatnie okrążenie. Tomasz Bajerski zmierza po kolejne trzy punkty dzisiejszego finału i chyba zmierza po tytuł indywidualnego mistrza Polski w kategorii juniorów w sezonie 96. Tomek Bajerski 3 punkty, 2 punkty Grzegorz Walasek, 1 punkt w kasku czerwonym uzyskał Piotr Winiarz, bez punktu dojechał Rafał Kowalski jako rezerwa Toru. Proszę Państwa, teraz wypada nam tylko czekać na rezultaty pozostałych wyścigów. Ja może wyprzedzę wypadki. Otóż w wyścigu 20 spotkają się Piotr Protasiewicz, Damian Baliński i Rafał Dobrucki. Ta trójka zawodników będzie jeszcze w tym wyścigu walczyła o zwycięstwo. Jeśli zwycięży Baliński, będzie miał tyle samo punktów co Tomek Bajerski, 13. Jeśli zwycięży Protasiewicz, będzie miał tylko 11 punktów. Jeśli Dobrucki, tylko 12, a zatem nie ma prawa, tak należałoby powiedzieć, wygrać w tym wyścigu Damian Baliński. Ale to dopiero za 3 biegi. Przypominam, Tomek Bajerski zakończył swoje starty dzisiaj i uzyskał 13 punktów. Czy wystarczy, ażeby zdobyć tytuł mistrza Polski? Przed nami wyścig 18. Startuje czwórka zawodników, która raczej już na podium się nie znajdzie. Może jeszcze teoretyczne szanse ma Robert Mikołajczak. On ma 7 punktów po 4 seriach. Stąd w przypadku zwycięstwa z 10 może jeszcze przy sprzyjających okolicznościach mógłby się na podium dostać, ale to się okaże. Waldemar Walczak w kasku czerwonym, w kasku niebieskim Krzysztof Jabłoński, w kasku białym Mariusz Staszewski i w kasku żółtym Robert Mikołajczak. Walczak po 4 seriach na swoim koncie 5 punktów, 1 zwycięstwo, 2 czwarte miejsca i raz był drugi. Już absolutnie bez szans na czołowe miejsce w tym turnieju. Będziemy obserwować walkę Walczaka i Roberta Mikołajczaka, ale Robert Mikołajczak niespodziewanie w tej chwili na czwartej pozycji. A prowadzi Krzysztof Jabłoński. A wyprzedza go w tej chwili Mariusz Staszewski. Nie, wydawało się. Krzysztof Jabłoński, młodzieżowiec startu Gniezno na czele, a tam fatalny wypadek, proszę Państwa. Zderzyli się Waldemar Walczak i Robert Mikołajczak. Widzę, że zawodnik w czerwonym kasku, Robert Mikołajczak, podnosi się z toru o własnych siłach, natomiast wije się z bólu. Robert Mikołajczak leży na torze. No wyglądało to arcygroźnie. Zczepili się motocyklami i obaj na pełnej szybkości uderzyli w bandę, drewnianą bandę. Miejmy nadzieję, że tylko to tak groźnie wyglądało. Często tak bywa, że wypadek wygląda niezwykle groźnie, a zawodnikom poza ogólnymi potłuczeniami nic się nie stało. Dwie karetki na torze, jednak wygląda na to, że Robert Mikołajczak opuści tor na noszach. W minutach wyścig 18, powtórzony w składzie 3-osobowym. Wykluczony zostaje Waldemar Walczak jako winny upadku Roberta Mikołajczaka, który poobijany, całe szczęście, że nic groźnego się nie stało, ale
do jazdy zdolny nie jest. W jego miejsce jako drugi rezerwowy dzisiejszych zawodów wystartuje Maciej Kuciapa w kasku żółtym. Obok niego w kasku białym Mariusz Staszewski i w kasku niebieskim Krzysztof Jabłoński. Wyścig bez znaczenia dla tabeli dzisiejszych zawodów. Ci zawodnicy jadą, walczyć będą tylko o prestiż. Krzysztof Jabłoński na czele w pierwszym łuku, ale atakowany przez Mariusza Staszewskiego skutecznie. Maciej Kuciapa na trzeciej pozycji próbuje tam walczyć o drugie miejsce z Jabłońskim. Nie udaje się, a Mariusz Staszewski zyskuje sobie już sporą przewagę. Powoli dzisiejsze zawody dobiegają końca. My czekamy jeszcze na wyścig 20, bo po tym wyścigu będzie wiadomo, które miejsce Tomasz Bajerski zajmie w dzisiejszym finale. Czy będzie mistrzem Polski, czy tylko wicemistrzem, bo wicemistrzostwa Tomkowi nikt już zabrać nie może. Ostatni łuk. Mariusz Staszewski pewnie po 3 punkty. Drugi Krzysztof Jabłoński, trzeci Maciej Kuciapa. Przedostatni wyścig dzisiejszego finału. Ostatni start Wiesława Jagusia. Obok niego w kasku czerwonym Rafał Trojanowski. Wiesław Jaguś z drugiego pola w kasku niebieskim. W kasku białym Paweł Staszek i w kasku żółtym za Rafała Osumka pierwszy rezerwowy dzisiejszy Rafał Kowalski. Proszę Państwa, Wiesław Jaguś ma na swoim koncie 8 punktów. W przypadku zwycięstwa może jeszcze w czołówce sporo namieszać. Raczej nikłe szanse ma na jeden z medali, no jeśli już to brązowy raczej. Ale kto wie, zobaczymy. Wiesław Jaguś w niebieskim kasku, dobry start. Dobry start Wiesława Jagusia, on w tej chwili na czele. Atakowany niestety przez Rafała Kowalskiego z Piły, czy skutecznie? No Wiesław Jaguś jest zawodnikiem bardziej doświadczonym od Rafała Kowalskiego. Reprezentanta Polonii Filip Sibiła nie powinien sobie dać odebrać pierwszej pozycji. Teraz Rafał Trojanowski wyprzedza młodego Pilanina i skutecznie atakuje Wiesława Jagusia. No bardzo poważny błąd Jagusia powoduje, że traci pierwszą pozycję. A szkoda. Chociaż teraz błąd popełnia Rafał Trojanowski. I ponownie Wiesław Jaguś na czele. Miejmy nadzieję, że teraz już nie pozwoli sobie odebrać zwycięstwa. Szaleńcze ataki Rafała Trojanowskiego. Wiesław Jaguś jak do tej pory odpiera. Ostatni łuk, ostatnia prosta i Wiesław Jaguś 3 punkty, 11 w sumie. Rafał Trojanowski 2 punkty, 1 punkt Rafał Kowalski bez punktu. Do mety przyjeżdża Paweł Staszek. I ostatni wyścig rzeszowskiego finału. Wyścig bez udziału zawodnika toruńskiego, ale niezwykle ważny. Piotr Protasiewicz w kasku czerwonym, Damian Baliński w kasku niebieskim, Rafał Dobrucki w kasku białym i Tomasz Cieślewicz w kasku żółtym. Pierwsza trójka, Protasiewicz, Baliński, Dobrucki, będą walczyć o medale. Jedno jest pewne, Rafał Dobrucki nie obroni tytułu mistrza Polski. Piotr Protasiewicz również mistrzem Polski już nie zostanie. Może jeszcze zostać Damian Baliński, ale musi wygrać. Kto na czele? Rafał Dobrucki na czele. Piotr Protasiewicz na drugiej pozycji. No proszę Państwa, jeśli tak się ułoży kolejność tego wyścigu do końca, mistrzem Polski bez potrzeby rozgrywania biegu barażowego będzie Tomek Bajerski. Ale Damian Baliński nie daje za wygraną. Rafał Dobrucki prowadzi
Ale przewaga jego nad młodym leszczynianinem jest niewielka. Damian Baliński cały czas utrzymuje dystans, odległość tych 2-3 metrów, może 5 za plecami Rafała Dobruckiego. Podobnie Piotr Protasiewicz za Damianem Balińskim. Tomasz Cieślewicz daleko z tyłu. Rozpoczynają ostatnie okrążenie. Jeśli będzie taka kolejka, świętujemy tytuł młodzieżowego indywidualnego mistrza Polski na sezon 96 w Toruniu. Tomek Bajerski, drugi raz w swojej karierze mistrzem Polski. Pierwszy tytuł 3 lata temu w Toruniu, drugi tutaj właśnie w Rzeszowie. Rafał Dobrocki 3 punkty, 2 punkty, Damian Baliński 1 punkt, Piotr Protasiewicz bez punktu, Tomasz Cieślewicz. A więc proszę Państwa, wszystko jest już jasne. 30. indywidualnym młodzieżowym mistrzem Polski na sezon 1996 zostaje Tomek Bajerski, apator DGG Toruń. Tytuł pierwszego wicemistrza Polski Rafał Dobrucki, Polonia Filip Spiła. A więc Rafał nie obronił tytułu sprzed roku, tytułu, który zdobył tutaj na tym torze w Rzeszowie. Zdobył tytuł pierwszego wicemistrza po barażowym pojedynku z Damianem Balińskim. Damian Baliński reprezentuje Unię Leszno. Młody zawodnik, pierwszy jego tytuł w karierze. Zapewne jeszcze nieraz o tym zawodniku usłyszymy. Cieszymy się ogromnie. Tomek Bajerski kończy, jak wszyscy wiedzą, w tym sezonie wiek juniora. Teraz czas na sukcesy wśród seniorów, które zresztą już na swoim koncie posiada. Jesteśmy przekonani, że wystartuje również w finale Mistrzostw Polski Indywidualnych Seniorów. Wkrótce półfinały, półfinał w Gnieźnie. Tam będą startowali Torunianie. Również Państwu z tych zawodów relacje przeprowadzimy. Gratulujemy Tomkowi Bajerskiemu, a Wiesław Jaguś zajął miejsce 4. Tak nielubiane wśród sportowców. 4, tak blisko podium, a jednak trochę zabrakło. Zabrakło tego jednego punktu, ażeby Wiesław Jaguś mógł również cieszyć się ze zdobycia jednego z tytułów w kategorii młodzieżowej. Tomek Bajerski, mistrz Polski na sezon 96. Tomek, swój pierwszy tytuł uzyskałeś w Toruniu 3 lata temu, potem 2 lata no, trochę pechowych startów wśród młodzieżowców. Mam tu na myśli i finały Mistrzostw Polski, a w końcu jesteś rekordzistą, jeśli chodzi o starty w finałach, bo był to twój 5. finał. Powiedz mi, z jakimi nadziejami dzisiaj tutaj jechałeś? Znaczy, jechałem tutaj z nadziejami wygrania, ale nic, żadnego specjalnego sprzętu, nic, po prostu nic nie było przygotowywane. Jechałem po prostu tutaj z marszu, bo najgorzej właśnie jest dla mnie to, jak się specjalnie jakoś przygotowywuję, wtedy mi nigdy nic nie wychodzi. Jechałem specjalnie z marszu, w ogóle po ostatnich zawodach we Wrocławiu, w Toruniu, nic nie robiłem z silnikami. Na tych silnikach, na których jeżdżę, cały czas jeździłem w finale Mistrzostw Polski. I właśnie silniki są przygotowane przez duńskiego mechanika Finnruna Jensena, z której współpracy jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolony. No to widać szczególnie w lidze w tej chwili. Powiedz mi, po pierwszym twoim starcie, kiedy walczyłeś z Wiesiem przede wszystkim o te 2 punkty, bo uciekł wam bodajże, kto to był, Protasiewicz? Walczak. Walczak, Waldek. Byłeś wściekły, smutny, czy to jeszcze bardziej cię zmobilizowało? Nie, po prostu to był pierwszy bieg i byłem zadowolony z tego, że to właśnie wygrał Walczak, drugi był Jaguś, a czwarty Dobrucki. Gorzej było, jakby to właśnie Dobrucki wygrał, a ja bym był trzeci. Ale później wszystko pięknie się układało, jak dla mnie, a ja wygrywałem wszystkie biegi. No i jak widać, zostałem mistrzem Polski.
Słuchaj, teraz oczywiście przed nami jeszcze mecze ligowe, ale chyba dwa turnieje indywidualne, o których powinieneś pamiętać. Półfinał w Gnieźnie i z nadzieją oczywiście, że spotkamy się we Wrocławiu w finale, a potem już Abensberg. Tak, no jak już mówiłem, że do takich imprez nie przygotowuję się specjalnie, ponieważ mam dużego pecha. Jadę wszystko z marszu, no i jak na razie dzisiaj pojechałem, pierwszy finał w tym roku, pojechałem z marszu, no i wyszło mi. No zobaczymy jak będzie w Abensbergu i na półfinale w Gnieźnie, na pewno chcę awansować do finału, a w finale na pewno będę walczył. Przestałeś być juniorem, witamy w gronie seniorów już w przyszłym sezonie i oczekujemy kolejnych tytułów. Dziękuję bardzo. Dziękuję i gratuluję. Dziękuję bardzo. Dziękuję.